Na ostatniej prostej przed wyborami kandydaci zabiegają o poparcie nie tylko mieszkańców, czyli potencjalnych wyborców. Do Jaworzna przyjechał dzisiaj minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i wsparł kandydaturę Michała Kirkera na prezydenta tego miasta. Paweł Jędrusik. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski kandydaturę Michała Kirkera, którego popiera Koalicja Obywatelska, skomentował krótko. Ci, którzy tutaj rządzą, jak rozumiem, już się zasiedzieli. Pora na zmianę. W trakcie wizyty w Jaworznie minister oglądał tereny jaworznickiego obszaru gospodarczego, czyli miejsca, które ma potencjał inwestorski. KPO już załatwione, praworządność wraca, a to rzecz bardzo ważna dla inwestycji. Marka Polski też się zwiększa, więc będzie więcej inwestycji w całym kraju. Mamy nadzieję, że także tu. To jest bardzo istotny element sprawiedliwej transformacji i tego, aby miejsca pracy w Jaworznie po prostu były, bo mieszkańcy tego oczekują. Na spotkaniach, na mieście, mieszkańcy wielokrotnie mnie o to pytają. Panie Michale, co z miejscami pracy? Dzisiaj nie jesteśmy konkurencyjni na tle takich miast jak Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza czy Tychy. Najwyższa pora to zmienić. W Jaworznie o fotel prezydenta powalczą łącznie 4 osoby.